Steamowej, jak i w wersji Epic Games, czy to był najlepszy samochód, jaki strzeliłem? Oh yeah! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy dwójki, a takim głównym tematem odcinka będzie po prostu pad od PS4, którego testuję już jakieś 3 dni. Generalnie dzisiaj będą po prostu takie pierwsze wrażenia i też od razu pokazuję malowanie, o które wiele osób pytało. Nazywa się Burlap, przynajmniej po angielsku. Po polsku nie pamiętam, jak się to nazywało, ale możecie to łatwo sprawdzić. W tle też prawdopodobnie są moje ustawienia, bo wiele osób pytało, aczkolwiek czułość sterowania jest tutaj zdecydowanie większa niż zwykle, ponieważ na nowym padzie nie wiem dlaczego mam wrażenie, że ta czułość jest domyślnie mniejsza. No i dobra, jesteśmy już w pierwszym meczu. Jeszcze na szybko tylko chciałbym was zaprosić na Discorda, ponieważ teraz z okazji na 8000 członków jest tam mały giveaway. Mały to znaczy 3 razy na 5 dolarów, 5 dolarów, jak to się nazywa? Gift card na stronę Rocket League Exchange. Dlatego myślę, taka fajna sprawa. Myślę, że coraz częściej będą się pojawiały takie właśnie typu akcje. A teraz przechodzimy już do gameplayu. Davsop, coś mi to mówi. Nie wiem co, ale skądś kojarzę tę ksywę. Gdzieś już go widziałem. Nie będę wam kłamał. Mam jakieś dziwne wrażenie, że jest dodatkowe opóźnienie, dodatkowy delay na tym padzie od PS5. Prawdopodobnie... Nie wiem, jeżeli to jest jakiś błąd, to pewnie sterowniki zostaną na dniach naprawione. Będzie to działało już poprawnie, szybciej. A może to jest po prostu moje odczucia, bo na przykład większą drogę trzeba wykonać palcem i muszę pokombinować z czułościami. W każdym razie taki większy test się pojawi dopiero za parę dni, jak już przynajmniej z tydzień potestuję tego pada. Nie będzie to nic w stylu ziemniaka czy też klawiatura, ponieważ zwyczajnie się do tego nie nadaje, po prostu jakieś moje odczucia wam przedstawię. Takie dalej myślę pierwsze wrażenia, no bo tydzień to też nie jest za duży okres. Ale tak stricte do Rocketa. Dobra, skupmy się na gameplayu, żeby wygrać to spotkanie. Teraz mamy chyba rangę Grand Champion 1, Dywizja 4. Sobie niefortunnie spadłem wczoraj właśnie też testując kontrolera. Pozdrawiam Ifora. No. Okej, okay. Mochę. Prawie mogę, dlatego myślę, że chcę lecieć po piłkę. Bo to przecież zapytał w niku, ale tutaj dowcipy lecą, super śmieszne. Dobra, trochę źle skoczyłem, ale nasz teammate to zaasekurował. Ostrzegam, że jakoś bez formy jestem. Nie chcę zwalać napada, po prostu jestem bez formy. Na szczęście tutaj udało nam się wybić piłkę, zażegnać niebezpieczeństwo. Okej, wyprzedzamy go. A kurczę, no nie mógł się tego spodziewać, zagrał bezpiecznie, czyli dobrze nasz teammate. Akurat wyszło do środkowania, ale no cóż. Tutaj tak jadę naokoło, za mocnego wybicia raczej nie powinno być, więc można podjechać bliżej i spróbować to dośrodkować znowu. Strzelamy brameczkę. Napiszmy great pass, żeby podbudować morale w drużynie. Chyba o tym nie mówiłem, ale jest szansa na coś niewiarygodnego, co by się chyba nikt nie spodziewał. Po prostu mamy szansę dobić 20 tysięcy subskrypcji do końca roku. Myślę, że jak to się uda, to coś tam zorganizujemy. Nie wiem jeszcze co, ale myślę, że warto spróbować. Ja bym się postarał. Chociaż tak naprawdę to, jak już macie zostawionego subika, to nie wiem, na się udostępniać to też nie chcę nikogo prosić. Ale tak po prostu mówię, że taki mały challenge sobie można zrobić. Kanałowy. Pościgać z Rocketa nie ma się z nikim. Nie ma nikogo do ścigania się z Rocketa. Jeżeli chodzi o kanały. Ale może kiedyś będę. Może kiedyś będzie właśnie w nowym roku. Jakiś Tuni czy inne Adi postanowią więcej nagrywać. Okej. Okay. Nie wiem, cały czas mam takie dziwne odczucie do tego pada. Tak jak mówię, może po prostu jestem nieprzyzwyczajony. A żeby nie było negatywnie, to na pewno jest on wygodny. To jest coś, co nie można mu odebrać. Znowu strzelamy bramkę, ale znowu się mega niepewnie czuję, uderzając tą piłkę. Tak jak cały czas mówię, jakieś mini opóźnienie, co by było w zasadzie abstrakcyjne,
Ponieważ nawet było deklarowane, że w tym kontrolerze będzie mniejsze opóźnienie zdecydowanie, ale to może na PS4, może też później tutaj na Steamie. No. Aha, bo jeszcze też nie powiedziałem, ale bardzo fajną rzeczą jest to, że jak gracie po kablu, to wystarczy podłączyć po USB do laptopa czy też komputera i w zasadzie wam działa zarówno w wersji Steamowej, jak i w wersji Epic Games. Czy to był najlepszy samobój, jaki strzeliłem? Oh yeah. Najlepszy samobój, jaki strzeliłem. Na odcinku, proszę bardzo. Dodatek jest doskonale. Tego brakowało w tej serii. Dobrych samobójów. Solidne okienko, redirectik. Dobra, już koniec tego zbędnego gadania. Dzisiaj poziom gry to jest bardziej platyna niż Grand Champion, ale... Ale cóż. Jesteśmy tu testować pada, a nie skillowo grać. Okej. Okay. Kyze. Dobra, jesteśmy dwóch na jednego. Wybijmy do boku. Na szczęście nas nie zbampował. Chyba mu nie wyszła ta akcja. A, szkoda. Bo byśmy mogli spróbować bronić bampa. Ale tak to widzieliście, co zrobiłem. Starałem się jak najdłużej zostać na ziemi, potem dynamicznie wyskoczyć w górę. Dobra. Nie czuję się najpewniej w tym meczu zdecydowanie, ale spróbujmy po prostu jakoś wygrać to spotkanie. Dobra. Słabe wybicie. Nasz niestety nie podjeżdża. Nie spodziewał się, że będzie takie słabe. I obronił piłkę. Prawdopodobnie będzie dogrywka. Wiecie co, ja zagram defensywniej może. Okej. Okay. I co? Followujemy kickoffa. Pierwszy mecz powoli dobiega końca. Najgorzej. Myślałem, że podjedzie mój teammate i będę mógł mu zostawić piłkę, ale nie podjechał. No i pierwszy mecz przegrany w takich okolicznościach. Dobra, mecz numer 2. W ogóle nie powiedziałem tego wcześniej. Używam zarówno kół, jak i boosta, które się dostawało za granie przed premierą gry. W sensie przed premierą gry, przed wyjściem na free to play. Przed premierą gry to nieco inne przedmioty, bardziej wartościowe się dostawało. Ale wiem, że może być dużo pytań, dlatego wolę odpowiedzieć. W sumie zarówno opony, jak i ten boost wyglądają spoko. Wcześniej jakoś nie zwracałem na nie uwagi, ale... Samobój? No naprawdę, dzisiejszy poziom gry to jest nie tylko po mojej stronie tragiczny. Może to kwestia godziny? Bo tak naprawdę to teraz nagrywam o... przed zajęciami dodatkowymi, w sensie dodatkowymi, przed wieczornymi zajęciami. W zasadzie jedynymi. Tak już kontynuując, ale mamy asysty, na razie idzie dobrze to spotkanie i może po prostu na lekcjach niektórzy tutaj grają, dlatego nie mogą być w pełni skupieni, co by było w sumie śmieszne. Napiszcie, czy wygracie na lekcjach i czy gracie rankedy, czy może na przykład casuale, czy nic nie gracie, ewentualnie arena treningowa, czy też mniej wymagające gry. Jakby tam się przez przypadek przy trafieniu w słupek włączył mikrofon, to łaciną by zaleciało pewnie na niejednych wykładach czy tam lekcjach. Dobra, piłka jest poza bramką, to możemy spokojniej sobie poczekać. Nie ma co dośrodkowywać tego. Nie mamy boosta, co jest słabą sytuacją. Jeszcze nas wywalił, jak chciałem nad nim podskoczyć. Za późno podskoczyłem i wyszło takie wywalenie nas na maksa. Dobra, wybijamy piłkę, nie mamy boosta, może się zrespi. Jak się nie zrespi, to po prostu postraszmy. Poprzeszkadzajmy. Nasz teammate pojechał po piłkę, przez co my się lepiej wróćmy. Liczyłem, że będzie tam boost w narożniku, ale nie było. Okej. Okay. Dobra, dawaj Mohe. Mohamed. Elneny. Mohe to w sumie możliwe, że Mohamed. Zaraz zobaczę, jaki ma ping. Nie no, dobra, nie jest chyba Arabem, bo ping ma mniejszy. Taka ciekawostka, którą mi powiedzieli niektórzy gracze, że jak ktoś ma powyżej 100 pingu, taki w granicach 100-120, to jest duża szansa, że to jest ktoś z Arabii, ponieważ po prostu grają na europejskich serwerach, a że są trochę dalej, to mają większy ping. Bo na tych serwerach bardziej swoich optymalnych, czy to nikt nie gra, czy to są po prostu słabe, czy to też mają podobny ping. Nie wiem.
Ale tak jakbyście się kiedyś dziwili, w sumie to tak chyba na niższych rangach aż tak dużo Arabów, no w sumie nie wiem, czy to zależy od rangi, dobra, głupoty już gadam. Skupmy się może na gameplayu z powrotem. A zastanawiałem się, bo to była piłka naszego teammate, ale tak zastanawiałem się, czy sobie poradzi. No, zaufałem. Jakbym wyskoczył, to bałem się po prostu, że ja wyskoczę i mój teammate, dlatego nie skakałem. Jakbyśmy byli na czacie głosowym, to bym pewnie powiedział, że wezmę. Jak widziałem, co się tam dzieje. Tutaj za późno wyskoczyłem, powinienem się cofnąć od razu. Ale nasz teammate zażegnał niebezpieczeństwo. Zbieramy bocznego boosta. I jedziemy na to doskonałe podanie. W zasadzie no było idealne, bo było tak nie za szybkie. I na tyle szybkie, że zdążyło w światło bramki wyjść. Tutaj ten po lewej stronie, nie wiem kto to był, ale strasznie duży błąd zrobił, że wyjechał z bramki. Nie ubezpieczał właśnie takiej sytuacji, że będzie dobre podanie. I mnie nie blokował. Okej. Dobra, weźmy sobie tą piłkę. Strzelmy w ten oto sposób. Zupełnie mi to nie wyszło, ale przez to, że to było niespodziewane, to mamy bramkę. Okej. Okay. O kurczę, ale kick-off. Jeszcze tak wracam. No dobra, już nie będę wracał do pierwszego spotkania, ale chciałem powiedzieć, że tam moim największym problemem na zakończenie, że tą bramkę w zasadzie straciliśmy przez to, że się nie spojrzałem, gdzie jest mój teammate. Przez co. No, nie wiem, liczyłem, że będzie, bo w zasadzie. No my po prostu myślałem, że tam będzie, bo zwykle jak gram, to ludzie się ustawiają i w ten sposób biorą piłki. Jego nie było, a wystarczyło, żebym spojrzał kamerą i bym to wiedział. Tutaj się bardzo pośpieszyłem. Przestraszymy przeciwnika, żeby nie mógł łatwo wybić. Tutaj blokujemy strzał ewentualny na bramkę. Akurat słabo zablokowałem, ale jakbym to zrobił dobrze, to by nie było takie złe zagranie. Dobra, podbijmy po prostu, żeby szybko nie wybili. Ukradnijmy boosta i wracamy się na bramkę. Dobra, tutaj nasz teammate obronił, też byśmy to mieli. W razie czego, okej, okay. To walnijmy do boku. Tutaj już jest 40 sekund, nie musimy ryzykować, aczkolwiek tutaj mnie wywalili mocno. Dlatego ja oddaję przeciwnikowi. O, prawie bramka. Dobra, jesteśmy pierwsi. Generalnie też zaktualizowałem w końcu program do nagrywania i tam w patch notesach było coś o tych ścinkach, to może już nie będzie aż takich ścinek, jakie były na ostatnio na odcinkach. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nad dźwiękiem lepszym też coś tam pokombinuję, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest po prostu karta dźwiękowa moja. Chciałem powiedzieć wspaniała karta dźwiękowa, ale no, jak są takie dźwięki, to prawdopodobnie nie jest wspaniała. Dobra, nie fejkujemy. Nie czuję się jeszcze zbyt pewnie mechanicznie, ale oni fejkują. Żeby fejkować na tym padzie. Poza tym 8, nie ma co ryzykować tak naprawdę, jak jest zaraz koniec spotkania. Strzał w poprzeczkę, żeby ukraść więcej czasu, bo jakbyśmy strzelili bramkę, to bym mogła... Nie no, nie trafiłem. Już nie będę gadał głupot. No i co? O, Mohe tutaj. Dobry pre-jumpik. Jak widać, nikt nie chce zakończenia spotkania, utrzymują piłkę dzielnie w powietrzu. Ale Mohy to agresor. Tak samo jak nimi. No i co, odkuliśmy się za pierwsze spotkanie. Generalnie nie zagraliśmy chyba, no dobra, nie graliśmy jakoś mocno dobrze, ale nie przegraliśmy obu spotkań, więc już jest sukces odcinkowy. Oczywiście jeszcze raz przypominam, że brająco do spróbowania zostawienia subskrypcji, ponieważ to naprawdę jakby było 20 tysięcy subskrypcji w tym roku, to nie wiem, czy ktoś by zgadywał, zwłaszcza w styczniu, czy tam no po prostu początkiem roku, że takie liczby można osiągnąć. Ja wam oczywiście za to bardzo dziękuję. No i to by było już tyle. Elo, elo.